Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w pierwszym odcinku nowego 2018 roku. I z tego miejsca pragnę Państwu złożyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, abyście Państwo wszystkie postanowienia noworoczne spełnili. Wszystkiego dobrego. Jak to pierwsze odcinki w nowym roku wszyscy podsumowują ubiegły rok, tak i zrobimy my dzisiaj. Przypomnijmy sobie, jakie przez 2017 rok nastąpiły najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących nas, kierowców. Pierwszą zmianą było zaostrzenie przepisów kar dla kierowców, szczególnie dokonujących się przestępstw pod wpływem alkoholu. Zatem przypomnijmy sobie odcinek i wywiad z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego. Nowelizacja kodeksu karnego odnośnie przestępstw drogowych wniosła pewne zmiany. Pytam, jakie to zmiany najważniejsze? Tak, od 1 czerwca 2017 roku nastąpiła kilka zmian, jeżeli chodzi o kodeks drogowy. Doszły przestępstwa w tym kodeksie drogowym. No i pierwszą zmianą jest kierowca, który ucieka przed policyjnym radiowozem, zmuszając go tym samym do pościgu, może dostać karę od 3 miesięcy do 5 lat. Jest to w sumie obligatoryjna kara od 3 miesięcy do 5 lat, jak również zakaz sprowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Wcześniej to było wykroczenie, kara była grzywny, aresztu do 30 dni. Drugą taką zmianą jest, gdy pijany kierujący spowoduje wypadek śmiertelny, ewentualnie ze poważnym skutkiem, z ciężkim uszkodzeniem zdrowia. Jest to w tej chwili przestępstwo, tak jak wcześniej było przestępstwo, ale zagrożone to karą więzienia na co najmniej 2 lata. Istotne jest również to, iż wcześniej było to w zawieszeniu, w tej chwili obligatoryjnie kierujący taki idzie do więzienia. Wykroczenia wcześniej akurat drogowe, w których wszczęto postępowanie, przedawniały się po 2 latach. Aktualnie okres ten został przedłużony, po 3 latach dopiero zostają one przedawnione. W przypadku, gdy kierujący porusza się pojazdem, nie posiadając uprawnień, które zostały zatrzymane, w tej chwili nastąpiła również zmiana i obligatoryjnie kierujący taki narazi się na karę do 2 lat więzienia. Dostanie również też zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat. Rozumiem, że gdy kierowca też spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym, sądy też nie będą mogły orzekać kar w zawieszeniu. Tak, w tej chwili wcześniej było tak, że sądy orzekały, zdarzały się przypadki orzekania kar w zawieszeniu. W tej chwili od 1 czerwca, tak jak wspomniałem, jest to kara zagrożona od 2 lat co najmniej karą więzienia. Kolejną zmianą jest badanie stanu trzeźwości kierujących. Wcześniej musiało być podejrzenie kierowania pojazdem w stanie trzeźwości. W tej chwili obligatoryjnie można poddać każdego kierującego badaniu na stan trzeźwości. W przypadku, gdy kierujący nie zgodzi się takiemu badaniu, wtedy jest pobierana krew. Tak jak Państwo usłyszeli, zmiany były dość istotne. Czy przyniosą rezultat? Myślę, że statystyki w kolejnych latach odpowiedzą nam na to pytanie. Kolejną istotną zmianą było dla nas wprowadzenie od 13 listopada zmian dotyczących sposobu przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych naszych pojazdów. Także przypomnijmy sobie również te zmiany. Jakie zmiany nas czekają 13 listopada?
Przekonają się Państwo oczywiście podczas wizyty na obowiązkowym badaniu technicznym. Ale w skrócie, najważniejszą zmianą dla Państwa będzie to, że za samo badanie będziemy musieli zapłacić przed przystąpieniem diagnosty do czynności sprawdzających. Dla przypomnienia powiem, że do tej pory odbywało się w ten sposób, że diagnosta wykonywał obowiązkowe czynności, czyli jeżeli ktokolwiek był na takiej stacji, wie jakie to czynności. Następnie dokonywał odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, po czym wnosiliśmy stosowną opłatę. Od poniedziałku, 13 listopada, jadąc na stację diagnostyczną i chcąc wykonać obowiązkowe badanie techniczne, będziemy zobowiązani do uiszczenia opłaty przed wykonaniem tej czynności. Diagnosta poprosi nas o dowód rejestracyjny auta, wprowadzi do systemu te auto i następnie będziemy musieli opłacić należną kwotę. Po czym diagnosta dopiero wtedy przystąpi do swoich czynności. Kwota, którą opłaciliśmy, jest kwotą niezwracalną, niezależnie od wyniku, jaki nasz pojazd otrzyma podczas badania. Także gdyby nasz pojazd miał istotne usterki i diagnosta zdecydowałby się nie podbić nam dowodu rejestracyjnego, kwota nie będzie zwracana. W takim wypadku diagnosta wypisze nam dokument z kodami usterek, które są w naszym pojeździe i na podstawie tego dokumentu, po usunięciu wszystkich tych usterek, które będą wymienione na tym dokumencie, będziemy mogli wrócić do tej samej stacji diagnostycznej, aby zakończyć nasze badanie wynikiem pozytywnym. Taka jedna rzecz, że gdy mamy jakieś usterki do usunięcia, kwota powtórnej naszej wizyty będzie zdecydowanie tańsza. Wszystkie uwagi o naszym pojeździe, o usterkach istotnych, które diagnosta znajdzie w naszym pojeździe, będzie również musiał zamieścić w centralnej ewidencji pojazdów. Także gdyby nam przyszło do głowy pojechać na inną stację i przeprowadzić jeszcze raz, powiedzmy, całe badanie techniczne, diagnosta nowy, który będzie przyjmował pojazd, będzie już widział, że ten pojazd był na innej stacji diagnostycznej i z jakiego powodu zostało to badanie niedokończone. Tak jak Państwo słyszeli, zmian troszeczkę w tym minionym roku było. Zawsze należy być z nimi na bieżąco, dlatego będę się starał również i w tym nowym roku Państwa na bieżąco z tymi zmianami zapoznawać, bo po prostu niewiedza, nieznajomość przepisów nie usprawiedliwia nas podczas kontroli z naszymi policjantami. A teraz tak dla rozluźnienia kilka filmów znalezionych w sieci. Zapraszam. No dzisiaj to już koniec. Jeszcze raz Państwu życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, abyśmy cały rok przejeździli bez przygód, bez kontroli, bez problemów na przeglądach technicznych. Zapraszam Państwa już za tydzień na kolejny odcinek. Do zobaczenia.